Proszę Państwa, liderem będzie za chwilę pan profesor Przemysław Czapliński, którego mam przyjemność i zaszczyt zapowiedzieć. Chcę tylko przypomnieć wszystkim, że wykład mistrzowski jest już kanoniczną częścią naszego maratonu. I myślę, że wielu z Państwa już wie, że wykład mistrzowski to niezwykła okazja obcowania z osobistością, z osobowością. Najczęściej z wybitnym uczonym, ale też szkoła i lekcja umiejętności przedstawiania w sposób zwarty często spraw złożonych i skomplikowanych. Pan profesor Czapliński, z czego się bardzo cieszę, jest pierwszym, który występuje w naszej serii Wielkopolaninem. Bardzo się cieszę, że poszerzamy również naszą geografię tego wszystkiego, tych wszystkich, którzy chcą nam coś ważnego powiedzieć. Gdy wygooglujecie Państwo Wikipedię, ten zapis będzie bardzo krótki i skromny. Pan profesor w ogóle mnie wzywał przed chwilą, żebym generalnie zapowiedział Pana profesora w dwie minuty i to jest dla mnie największe wyzwanie. Pan profesor jest krytykiem literackim. Jest profesorem literatury współczesnej, kieruje pracownią krytyki literackiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, co chcę podkreślić i ten uniwersytet jest można powiedzieć hajmatem pana profesora, jego małą ojczyzną. Ale to co jest istotne, to to, że pan profesor jako uczony w ostatnich latach zaistniał jako jeden z najważniejszych intelektualistów, którzy prowokują nas w Polsce do debaty o nas samych. Ktokolwiek jeszcze nie czytał tej gorącej książki, książki, która ukazała się na przełomie 2016 i 2017 roku nakładem krakowskiego wydawnictwa, wydawnictwa literackiego, poruszona mapa, chcę powiedzieć, że jest to lektura, lektura obowiązkowa. To jest książka, którą profesor Czapliński niezwykle aktualnie wpisał się w naszą polsko-polsko wojnę plemienną i w debatę o nas, analizując literaturę polską ostatnich dziesięcioleci, literaturę, która próbowała odpowiadać i próbuje ciągle na pytania, kim jesteśmy, za kogo się uważamy, gdzie się pozycjonujemy. Można powiedzieć, że ten głos elit literackich nie jest oczywiście jedyną odpowiedzią. My, ekonomiści, historycy gospodarczy i społeczny mamy swoje na ten temat teorie, ale geografia wyobrażona to jest coś, co jest, można powiedzieć, dzisiaj lekturą i jazdą obowiązkową. Ale dla zmylenia nas wszystkich, pan profesor oświadczył mi przed chwilą, że będzie mówił o buncie klas. Nie przejęzyczyłem się. Przypomnę, że w tym roku obchodzimy setną rocznicę rewolucji październikowej. Dziękuję bardzo. Panie profesorze. Dziękuję bardzo profesorowi Jaskowi Purkli za piękne wprowadzenie. Czerwona kotara się rozdarła. Ja teraz wyjmę z plecaka sierpi młot. Bardzo dziękuję profesorowi Hausnerowi i organizatorom tego spotkania, że zechcieli o mnie pomyśleć i zaprosić mnie do krótkiego wystąpienia. Zgodnie z, zapowiedzią, zgodnie z zapowiedzią, chciałbym o, krótko omówić sprawę, która wydaje mi się dość wcześnie pojawiła się w literaturze. Dość wcześnie została zasygnalizowana przez rozmaite dzieła literackie, także teatralne, a która nieco później, kto wie, czy nie za późno, została odnotowana przez socjologię, politologię. I rozmaitych działaczy politycznych. Ta sprawa da się krótko za, zapowiedzieć mniej więcej tak. Na początku lat 90., podczas wspólnego, wspólnej konferencji naukowej, na której spotkaliśmy się historycy literatury i socjologowie, poprosiliśmy socjologów, żeby nam wyjaśnili, jak to jest możliwe, że po 89 roku nagle, jak za dotknięciem złej, Różczki. Zniknęły z polskiego krajobrazu dwie klasy. Dwie klasy społeczne: klasa robotnicza i klasa chłopska. Ktoś, jakiś czarodziej albo uczeń czarnoksiężnika przyszedł i nakrył płaszczem część społeczeństwa. Po czym, kiedy zdjął płaszcz, to to społeczeństwo już nie zawierało w sobie klasy robotniczej i klasy chłopskiej. Tego rodzaju zjawiska nie przemijają bez echa i zostawiają swoje bardzo głębokie ślady. Otóż sądzę, że to, z czym mamy dzisiaj do czynienia od ładnych kilkunastu już lat, to jest ciągle nie dająca się doprecyzować rekonfiguracja społeczeństwa, które szuka swoich identyfikacji i więzi. Identyfikacja sama w sobie oczywiście nie jest tak trudna. Dużo trudniej, jak sądzę, jest połączyć nową tożsamość z innymi grupami społecznymi, tak żeby można było utworzyć pewne więzi, wejść w sojusze, nawiązać współpracę. Specyfiką polskiego społeczeństwa od połowy lat 80., tutaj bardzo wyraźnie chcę to podkreślić, że kultura wyprzedziła. W znacznej mierze to, co się stało w polityce w 89 roku, w kulturze polskiej w, osiem, w połowie lat 80. można było zauważyć nową koncepcję społeczeństwa. W największym skrócie można powiedzieć, że to była koncepcja społeczeństwa pluralistycznego i tolerancyjnego względem swojego zróżnicowania. W tym właśnie czasie, tak mniej więcej pomiędzy 85 a 87 rokiem, ukazało się kilkadziesiąt wspaniałych książek. Które sięgały w przeszłość polskiej historii do XIX wieku, do dwudziestolecia międzywojennego, do okresu wojny, do okresu tuż po wojnie. Książek, które ewokowały tamto społeczeństwo, zróżnicowane, bardzo często oczywiście poróżnione. Na tle swojego zróżnicowania, ale w ostateczności potrafiące jakoś ze sobą współżyć. Zróżnicowane przede wszystkim etnicznie, religijnie, obyczajowo, światopoglądowo, językowo, kulturowo. W sumie na terenie II Rzeczpospolitej, jeśli wziąć pod uwagę tylko te większe nieco mniejszości, więc te, które się jakoś <laughs> uwyraźniały, było owych narodowości kilkanaście. Jak sądzę, pomysł ówczesnej kultury, tej, która się objawiła pod postacią wspomnianych przeze mnie książek, a mam tutaj na myśli naprawdę głośne książki, otworzę ją. Dzięki. Mam tutaj na myśli głośne książki Wajzera Dawidka, Pawła Hillego, jeden z najgłośniejszych debiutów połowy lat 80. Początek Andrzeja Szczypiorskiego, książka, która natychmiastowo weszła do spisu lektur, Umszlak Plac Jarosława Marka Rymkiewicza, niezwykły esej o placu w Warszawie, z którego ponad 200 tysięcy Żydów zostało wywiezionych do obozu zagłady. Tadeusza Konwickiego, powieść Bohin, Teatr Zawsze Grany, esej wspomnieniowy Adolfa tak itd., itd., sublakatorkę Hanny Kral, dziesiątki książek, które przypominały owo wielonarodowościowe, wieloetniczne społeczeństwo polskie minionych czasów. Po co to literatura zrobiła? O co chodziło? Otóż jak sądzę, chodziło właśnie o to, żeby powiedzieć, iż nie tak istotny jest koniec PRL-u, koniec ustroju tego dziwnego, niedokomunistycznego, nie, na, na poły socjalistycznego, na poły komunistycznego, poskładanego z bardzo wielu e, niespójnych elementów. Nie to jest najważniejsze, lecz odnowienie więzi społecznej. Literatura proponowała odnowienie owej więzi na powtórnym przemyśleniu nowoczesności. Cechą charakterystyczną nowoczesności było regularne eliminowanie różnic. Ci, którzy byli inni, Żydzi, Ukraińcy, Białorusini także oczywiście odmienności płciowe wchodziły w grę, odmienności seksualne wchodziły w grę, ci, którzy byli inni. Mieli do wyboru, tak naprawdę, dwa wyjścia: albo się zasymilować, czyli wejść do środka, udawać, że się jest takim jak inni, albo poczekać na swój los, a ten los okazał się wkrótce losem wspólnym, eksterminacyjnym. Stąd nowoczesność pełną parą pracowała na rzecz ujednoliconego społeczeństwa. Problem polega na tym, że ujednolicone społeczeństwo wymusza na członkach na wszystkich ludziach deklaracje dotyczącą podobnej tożsamości. Stopniowo zanikają różnice, bo ludzie je chowają, nie przyznają się do nich, nie mówią, że pochodzą z różnych ziem, z różnych rodzin, z różnych klas społecznych. Paradoks polskiej kultury na początku lat 80. po wprowadzeniu stanu wojennego, wówczas kiedy kultura polska... E, wypowiedziała wojnę reżimowi perelowskiemu, polegał na tym, że zdecydowana większość ludzi przyznawała się do tego, że pochodzi z Kresów, że ich przodkowie walczyli w AK, a oni sami należeli do Solidarności. Nikt już wtedy nie chciał za bardzo należeć do e, tych innych, gorszych grup, gorszych klas społecznych. Był to problem, dlatego że to prowadzi do wytrwałego kłamstwa. Nie przyznajemy się do tego, skąd naprawdę pochodzimy, jacy naprawdę jesteśmy, a to oznacza, że skrywamy niejednokrotnie bardzo żywotne problemy związane z tożsamością. Bardzo ciekawa powieść, która się w tamtym czasie ukazała, Jacka Bocheńskiego zatytułowana Stan po zapaści nie mówiła, jak sądziło wielu krytyków, że jest to powieść. Moment publikacji to jest 1986 rok, że jest to powieść, która mówi o zapaści gospodarczej, politycznej, cywilizacyjnej Polski pod rządami, pod rządami komunistycznymi. Nie, to była powieść, która mówiła o zapaści komunikacyjnej, o tym, że społeczeństwo, które posługuje się zastępczą tożsamością wspólną, ma coraz większe kłopoty w nawiązaniu porozumienia. Wszyscy boją się powiedzieć coś więcej, ale też i coś prawdziwego o sobie, ponieważ wiedzą, że wypadną wtedy z komunikacyjnego obiegu, nie będą słuchani. Grozi im nieważność albo nawet odtrącenie. Dlatego właśnie, jak sądzę, tak istotna, tak niezwykła była ta fala powieści, które się ukazały w połowie lat 80., które powiedziały: To jest nowe społeczeństwo, tak powinniśmy je budować. Ma to być społeczeństwo, które dostrzeże swoje zróżnicowanie. Nieco inną historię mają mężczyźni, inną kobiety. Nieco inną historię mają heteroseksualni, nieco inną homoseksualni. Inną historię przeżywali w XX wieku Polacy, inną Żydzi. Jeszcze inną Ukraińcy, Białorusini, Łemkowie. Musimy zacząć sobie te historie opowiadać, bo inaczej się udusimy. Ale ten powtórny przegląd nowoczesności oznaczał, że zanim nastąpił rok 89, zanim. Upadł mur berliński, zanim nastąpił kolaps systemu sowieckiego, powstał projekt innego zarządzania społecznością. W ramach tego nowego projektu pojawił się pomysł, żeby wyeliminować przemoc. Ze wszystkich książek, o których wspomniałem, i dziesiątków innych jeszcze, wynikała bowiem jedna podstawowa lekcja historyczna. Przemoc jest najgorszym sposobem porządkowania relacji społecznych, Sposobem, który prowadzi do wyeliminowania różnic i do wtrącenia społeczeństwa w stan swego rodzaju snu, latencji, takiej katatonii, w której nikt nie przejawia intencji komunikacyjnej, nie ma pomysłów na to, jak rozwiązać problemy. Ten pomysł na społeczeństwo trwał mniej więcej do połowy lat 90. Był to, pozwolę sobie powtórzyć, pomysł polegający na delegitymizacji przemocy. Musimy nauczyć się współżyć. Akceptując to, że jesteśmy zróżnicowani. Problem jednak polegał na tym, że w połowie lat 90. coraz częściej literatura zaczęła pokazywać, że oto pojawił się nowy gracz, potrafiący eliminować ludzi nie drogą eksterminacji fizycznej, bez udziału obozów koncentracyjnych, więzień, policji tajnej, spisków, zamachów. Jest to gracz legalny i on się nazywa kapitalizm. Otóż ten gracz Potrafi niesłychanie skutecznie wykluczać, przesuwać na margines, pozbawiać godności, uznania, szacunku, ale także i warunków do życia już nie tylko pojedyncze osoby, lecz całe dziesiątki i setki tysięcy ludzi. Pozwolę sobie przypomnieć: 93-94 rok to jest moment, kiedy po raz pierwszy bezrobocie w Polsce osiąga swój szczyt. To jest Ponad 3 miliony bezrobotnych na 18 milionów ludzi zdolnych do pracy. W odpowiedzi na to literatura, niezbyt doskonale, często chaotycznie, raczej z wykorzystaniem gniewu, frustracji, irytacji niż uporządkowanego pomysłu, mówiła: Konieczne jest przywrócenie przemocy. Konieczne jest, aby obywatel miał prawo w momencie, w którym zostaje pozbawiony wszystkiego pracy, domu, płacy, e, godności, szacunku. Konieczne jest, aby ten obywatel mógł sięgnąć po przemoc. Aby to było możliwe, literatura starała się, co zabrzmi oczywiście paradoksalnie albo nawet strasznie, literatura starała się dowartościować akty jednostkowej przemocy. Były to akty skierowane przeciwko. Reprezentantom, nosicielom nowego porządku kapitalistycznego. Widzieliśmy zatem w powieściach akty zamachów. Przy użyciu bomby, pistoletu, strzelby, widzieliśmy również akty linczu. Grupa osób zmawia się, żeby dokonać samosądu na dyrektorze czy na właścicielu jakiegoś zakładu pracy. W te książki był jednak wmontowany pewien bardzo istotny bezpiecznik. Fabuły pokazywały mianowicie, że przemoc, którą posługują się bohaterowie, jest co prawda moralna, ale nieskuteczna. Wcześniej, w tym pierwszym okresie, o którym mówiłem, tym mniej więcej od połowy lat 80. do połowy lat 90., wszelka przemoc, która była pokazywana przez literaturę, była niemoralna, ponieważ wysoce skuteczna. Była przemoc skuteczna na miarę i w skali milionów. Teraz w następnej dekadzie, na przełomie XX i XXI wieku, widzieliśmy literaturę, która pokazuje przemoc wynikającą z moralnej rozpaczy. Oto ktoś pozbawiony pracy, sięga po pistolet, kupuje pistolet za ostatnie pieniądze i strzela do niegodziwego pracodawcy. Ale, jak powiedziałem, nawet jeśli jest to przemoc moralna, a tak to trzeba bardzo wyraźnie nazwać, pisarze udzielali. Moralnego pozwoleństwa swoim bohaterom, to jest to przemoc nieskuteczna, bo zastrzelonego czy postrzelonego szefa zastąpi inny. Bomba podłożona w sali, w której miały się odbywać jakieś spotkania biznesmena, urządzającego niegodziwe, upokarzające castingi dla kobiet, zmuszające kobiety do coraz większego obnażania się, a więc do uprzedmiotowienia swoich ciał ta bomba wybucha w momencie w którym biznesmena niemoralnego nie ma i tak dalej i tak dalej. Kula nigdy tutaj właściwie nie dosięga swojego celu. Co rozumieć należy tak właśnie, że jednostkowy akt przemocy niczego kapitalizmowi nie zrobi. Co najwyżej bank następnym razem, następnego dnia, kiedy wszyscy się już dowiedzą, że ktoś dokonał zamachu, bank wstawi nowe bramki do wykrywania metalu. I będzie łatwiej można wyłapać tych, którzy ewentualnie chcą wejść na teren banku z bronią w kieszeni. Pojawiła się jednak bardzo istotna alternatywa ustrojowa w literaturze. Literatura jakby alarmowała, mówiąc, że oto w społeczeństwie kończy się cierpliwość dla istniejącego stanu rzeczy, że status quo przestaje być akceptowane. Literatura mówiła bowiem, że w społeczeństwie jakby nie ma już, Środków do negocjacji, do rozmowy, do spokojnego uzgadniania możliwego, e, możliwych rozwiązań dramatycznej sytuacji. W związku z tym widzimy, jak bohaterowie, przyparci do muru, decydują się na zastosowanie przemocy. I wtedy następuje, pojawia się ta druga propozycja ustrojowa, która mówi, konieczne jest powtórne. Zamontowanie prawa do przemocy, które będzie przysługiwało komuś takiej grupie, którą trzeba nazwać większością. Niedostatek, niedoskonałość tejż literatury, o której teraz mówię, mam tutaj na myśli powieści Wilcztajna, Zimkiewicza, e, e, Sławomira Schutego. E, w powieściach tych niedoskonałość tej koncepcji ustrojowej polegała na tym, że utwory próbowały, jakby Zrestytuować wcześniejsze podmioty zbiorowe, a więc widzieliśmy niedoskonałe próby przywołania do pamięci klasy robotniczej, klasy chłopskiej, rodziny nuklearnej, wspólnoty religijnej, wspólnoty katolickiej. Ale wszystko to jednak były pomysły anachroniczne. One nie pasowały do początku XXI wieku. Trwał zatem bardzo wyraźny spór. Pomiędzy dwoma koncepcjami ustrojowymi. Pierwsza mówiła, demokrację należy kształtować z myślą o słabszej mniejszości, o innym, ponieważ on zawsze prędzej czy później zostanie pokrzywdzony przez większość. Większość będzie żądała od niego, albo żeby uciekł, albo żeby się dostosował. Albo go wyeliminuje z gry, albo zakaże mu akcentowania swojej tożsamości. Ta druga propozycja polegała na próbie przywrócenia demokracji większościowej, ale na bazie w oparciu o dawne podmioty zbiorowe, czyli te, których już nie było, te, które już nie istniały. I wtedy zaczyna się mniej więcej od połowy schyłku pierwszej dekady XXI wieku wyłaniać koncepcja, która abstrahuje od klasowego uporządkowania, zarysowującego się klasowego uporządkowania w społeczeństwie. Jest to literatura tworzona przez bardzo różnych pisarzy. Tak bardzo różnych, że wy wygląda to chwilami na niemożliwe, aby mniej więcej w tym samym zbiorze znaleźli się Joanna Bator, Olga Tokarczuk, Jarosław Marek Rymkiewicz. A więc z jednej strony wyrazista lewica, liberalna lewica. Joanna Bator i skrajna albo wyrazista prawica z tendencjami nacjonalistycznymi w postaci Jarosława Marka Rymkiewicza. A mimo to, jak sądzę, wspólne dla książek tych autorów i bardzo wielu innych było właśnie zrewindykowanie przemocy połączonej z nową konfiguracją społeczną. Żaden z tych pisarzy nie odwoływał się do kiedyś istniejących podmiotów zbiorowych. Do klasy społecznej, takiej jak robotnicza, chłopska czy tym bardziej inteligencka, do rodziny nuklearnej. Nawet naród, który powraca czy pojawia się w tych książkach, jest narodem już zrekonfigurowanym, definiującym się inaczej, występującym jakby po wcześniej wyartykułowanych koncepcjach końca historii. Ta nowość bardzo groźna polega zatem na tym, że Propozycją dla dzisiejszej większości jest, aby się ukonstytuowała poprzez założycielski akt przemocy. Dopiero wtedy owa większość się wyłoni, dopiero wtedy ów podmiot zdoła siebie nazwać, kiedy dokona owego założycielskiego aktu przemocy. Wtedy na przykład uwyraźni się tożsamość obrońców środowiska naturalnego. Albo wtedy ujawni się tożsamość obrońców praw kobiet, albo obrońców narodu. Za każdym razem w powieści mamy zatem do czynienia z pewną fabułą, która ma charakter sensacyjny i horrorystyczny. Nie tylko dlatego, że widzimy, jak przygotowuje się ów akt przemocy, ale również i dlatego, że w ramach owej fabuły widzimy. Najniezwyklejsze zjawisko socjologiczne to jest kształtowanie się na nowo społeczeństwa, a więc tworzenie się nowej tożsamości, powstawanie więzi i zobowiązań, ponieważ nie istnieje więź bez, pewnego, bez pewnej wstępnej deklaracji: Gotów jestem razem z Wami zrobić to a to. Na tym zatem polega dramatyzm dzisiejszej sytuacji w polskiej kulturze że pojawiła się w niej koncepcja przemocy, która jest równocześnie moralna i skuteczna. Tylko bowiem, tak wierzymy, czy tak wierzą w to pisarze i potwierdzają to niestety nieco późniejsi politycy, tylko poprzez zastraszenie innych gotowością do zastosowania przemocy. Wyłonić się może podmiot zbiorowy, który sam siebie nazwie i który od tego momentu przechwyci władzę. Czym jest suwerenność? Według pewnej anegdoty, autorem najbardziej znaczących książek, opracowań na temat suwerena w XX wieku jest Karl Schmidt, niemiecki myśliciel, politolog. Według pewnej anegdoty w Bibliotece Warszawskiej. Nie można aktualnie wypożyczyć egzemplarza książki Karla Schmidta ponieważ czytają go czytają tę książkę zarówno przedstawiciele obozu rządzącego jak i opozycjoniści wszyscy przechodzą korepetycje z suwerenności a podstawowe prawo suwerenności mówi suwerenem jest ten kto potrafi w sposób wiarygodny grozić innym żeby w sposób wiarygodny zagrozić innym, musisz wskazać kogoś, kto jest nie my. Onych, jakichś wrogów, tych, którzy nam zagrażają. Kiedy uda się ich wytworzyć, wówczas zacieśnia się więź, pozwalająca dookreślić my. Dlaczego jednak pozwoliłem sobie zatytułować swoje wystąpienie bunt klas? Otóż jak sądzę, niebezpieczeństwo polega na tym, że owa większość, tak jak została w tej chwili skonfigurowana czy performatywnie wytworzona jako większość katolicka, narodowa, większość, która ma prawo obawiać się uchodźców, terrorystów, genderu, kobiet, obrońców środowiska, otóż ta większość została skonfigurowana za cenę zakrycia różnic klasowych. I to jest, jak sądzę, zagadka naszej przyszłości. Tak mówi literatura. O tym, co się będzie działo dziś, jutro, pojutrze, o tej historii, która za chwilę wychynie z zawęgła, tej historii, ku której kroczymy, nawet jeśli tego nie wiemy, zadecyduje właśnie to, jak ułożą się nowe identyfikacje klasowe, ponieważ one istnieją w społeczeństwie i są związane z zawodem. Majętnością, statusem, kapitałem kulturowym jak się zatem ukształtuje relacja pomiędzy różnicami klasowymi a charakterem większości. Im bardziej większość będzie zakrywała owe różnice klasowe, tym bardziej znowu będzie groziło nam to samo kłamstwo, w które zabrnęliśmy w połowie lat 80., gdy wygrywaliśmy moralnie wojnę z reżimem komunistycznym. Wtedy rzeczywiście społeczeństwo było zwycięskie ale zwycięskie za cenę nadmiernego, sztucznego, zakłócającego komunikację ujednolicenia. Teraz brniemy w podobne ujednolicenie. Większość została wykształcona przy użyciu pewnego performatywu katolicka, narodowa, heteroseksualna. Ta większość tłumi, zakrywa, nie pozwala dojrzeć zróżnicowania klasowego w polskim społeczeństwie bardzo chybotliwego. Ale zarazem bardzo istotnego dla ludzkiego postępowania, dla rozmaitych zawiązujących się i rozwiązujących sojuszy. To jest, jak sądzę, problem, o którym muszą gadać ze sobą ekonomiści, socjologowie, politolodzy, którzy być może łaskawie zechcą, tak jak wy, zaprosić literaturoznawcę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja rozumiem, że ten benefis nie wymaga żadnego komentarza i żadnej płęty, Poza tym, że mam nadzieję, że Państwo już wiecie, że pan profesor Czapliński jest nie tylko literaturoznawcą i że intelektualista potrafi być i prorokiem, i mistrzem sztuki oratorskiej. A myślę też, Przemku, że po dzisiejszym Twoim występie poziom czytelnictwa w Polsce wzrośnie. Polecam wszystkim, bo niektórzy zatrzymali się na naukowskiej, na dąbrowskiej, na wsi wesele. Na maturze mnie z tego odpytywano. Tak, co prowadzi do takich strasznych scen, pamiętam, prawda, z czasów, kiedy jeszcze istniały egzaminy wstępne na studia i kiedy padało pytanie ze strony, nieszczęsne pytanie ze strony komisji egzaminacyjnej, no to proszę powiedzieć, jakie są pańskie albo pani ulubione lektury? Najbardziej lubię Borowskiego i Naukowską. Schodzimy, bo teraz gość niespodzianka. Tu jest...